Cześć, witajcie na moim kanale. Ja jestem Adrian. A dzisiaj pokażę Wam, co dostałem od firmy Banggood. A jest to smart box od firmy Xiaomi, a dokładnie model Mi Box S. Serdecznie zapraszam do oglądania. Może na samym początku przejdźmy sobie do rozpakowania, co znajduje się w środku i co dostarcza nam producent razem z tym właśnie oto opakowaniem. Po otwarciu pudełka pierwsze, co rzuca się nam w oczy, to papierologia. Tutaj kolejna, warunki gwarancji, bla 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 bla, główne urządzenie. Oprócz tego jeszcze mamy tutaj coś w pudełeczku. O, powiem Wam, że zawartość jest imponująca. Proszę bardzo. Pierwszy raz w sumie z Chin dostałem oryginalną ładowarkę z europejską wtyczką. Pilot. I rzadkość w dzisiejszych czasach to HDMI. Może przejdźmy sobie do czystej specyfikacji tego oto urządzenia, co ono potrafi, jakie ma możliwości. I tak oto prezentuje się główne urządzenie Smartbox Mi Box S4K, obsługa 4K, między innymi właśnie w takich aplikacjach jak Netflix. Powiem Wam, że urządzenie naprawdę prezentuje się no fajnie, prosto, minimalistycznie. Urządzenie jest dosyć ciężkawe. Myślałem, że będzie lżejsze. To dobrze o tym świadczy, przynajmniej ja mam takie wrażenie. I teraz mamy wejścia. Od lewej strony mamy jack 3,5 mm, później HDMI, kolejny port to pełnoprawne USB i na samym końcu port do zasilania. Powiem Wam tylko tak, jedyny minus, który ja tutaj od razu widzę, to cztery nóżki, które są plastikowe. Szkoda, że nie są gumowane. Gdyby były gumowane, to urządzenie na pewno by się tak łatwo nie przesuwało. Tak jak załóżmy ten router, który ma gumowe nóżki. A to cały czas będzie się przesuwać. No trudno. Przechodzimy do specyfikacji tego oto urządzenia. Przypomnę, jest to Mi Box S, która obsługuje rozdzielczość 4K. System Android, który tutaj został zainstalowany, jest to Android TV wersji 8.0. Układ graficzny Mali 450 o taktowaniu 750 MHz. Procesor jest to czterordzeniowy o taktowaniu 2 GHz. Cortex A53. Wbudowana tutaj pamięć wynosi 8 GB, a pamięć RAM w tym wypadku, który dotyczy właśnie wersji Mi Box S, wynosi 2 GB. Jeżeli chodzi o łączność, to jest tutaj Bluetooth w wersji 4.2 i Wi-Fi o częstotliwości 2,4 GHz, jak również 5 GHz. Super sprawa. W dzisiejszych czasach mało kto posiada router, który jest tylko i wyłącznie jednozakresowy. Oczywiście ten router jest dosyć, był tani, aczkolwiek jest dual band, czyli dwuzakresowy. Na pewno będzie lepiej z tym współgrać. Jeżeli chodzi o wymiary tego właśnie oto urządzenia, to mamy tak, głębokość 95 z haczykiem milimetrów, na szerokość 95 również z haczykiem, na wysokość 16 z haczykiem milimetrów. Więc no, urządzenie jest dosyć prostej konstrukcji. Kwadratowe, zaoblone na każdych rogach. No i co tu można powiedzieć? No, nie palcuje się, to na pewno. Aczkolwiek powiem Wam, że ten plastik jest matowy, tylko samo logo mi jest błyszczące. Coś się jednak palcuje. Byłem przekonany, że to urządzenie nie będzie palcowało. Ale co tam? Jego się nie dotyka. Wystarczy raz wyczyścić i tak naprawdę to urządzenie będzie cały czas czyste. I teraz, jeżeli chodzi o możliwości fizyczne tego oto urządzenia, oczywiście obsługuje rozdzielczość 4K, czyli 3840x2160. W
Funkcje Smart to są oczywiście aplikacje, które można pobrać z Google Play Store, posiada Google Cast. Można dodatkowo ściągać gry, które obsługują to urządzenie. Co mam tutaj na myśli? Mam tu na myśli to, że tak naprawdę można ściągać wszystko, tylko że nie wszystkie gry będą nadawały się do grania, ponieważ to urządzenie jest stworzone do tego, aby przesyłać najlepiej filmy, a nie grać w bardzo wymagające gry za niewielkie pieniądze. Ale też się to da. W jakieś takie mega proste śmiało można sobie pograć. No i co? I to tak naprawdę tyle, jeżeli chodzi o specyfikacje i możliwości. Przejdźmy sobie może teraz do pilota. Tak wygląda pilot. Może sobie go odpakujemy. Zobaczcie. Tak wygląda tył. Tak wygląda przód. Fajnie, bo jest ultra mało przycisków. Najważniejsze dla mnie, w moim przypadku, jest to przycisk Netflix. Wywołanie głosowe asystenta Google. Czyli ten pilot posiada mikrofon. Tutaj jest włącznik. No i reszta służy do innych opcji. Jak również to kółko jest do poruszania się po menu. Przyciski mają fajny skok. Materiały są z takiego jakby ala gumowane oczywiście, z ala takiego jakby zamszu zrobione. A tutaj mamy miejsce na dwa małe paluszki, czyli baterie AAA, które nie otrzymujemy w zestawie. O tym trzeba pamiętać, żeby móc korzystać z tego pilota. Co jeszcze na temat tego pilota? Fajna sprawa. Pilot ten nie jest, tak jak większość pilotów, nie komunikuje się za pośrednictwem właśnie fal podczerwonych, tylko poprzez Bluetooth. I tak naprawdę możemy mieć pilota schowanego dosłownie pod kołdrą i możemy sobie nawigować tutaj. Z tym na pewno poszedł Xiaomi na mega, mega plus. To wszystko w tym materiale. A jeżeli chcesz zobaczyć, jak to urządzenie działa i pierwszą konfigurację, to zapraszam Cię do innego filmu, który pojawi się już niebawem. To wszystko w tym materiale, a Ciebie, jeżeli interesuje tani, inteligentny dom od firmy Xiaomi nie tylko, to sprawdź moje inne filmy i nie zapomnij zostawić subskrypcji i łapki w górę. To wszystko w tym materiale, a my widzimy się już niebawem. Trzymajcie się. Cześć.